W Kętrzynie przy ulicy Wierzbowej na osiedlu Piastowskim powstaje nowe przedszkole połączone ze żłobkiem, a dokładnie powstanie 6 oddziałów przedszkolnych, w tym 2 integracyjne oraz 2 oddziały żłobkowe, do których uczęszczać będzie łącznie 200 dzieci. Każde przedszkole, wie Pani, jeśli chodzi o przedszkola publiczne, nie publiczne, to jest duży wysiłek. Mało kto o tym mówi i wie, i tak samo i media, że dzisiaj wysiłek miasta Kętrzyna to są 3 miliony złotych dopłacane do wszystkich form przedszkolnych, jeśli chodzi o dzieci. A więc pytanie, gdzie je płacimy? Czy płacimy w starym, zabytkowym budynku, w którym nie mamy żadnych szans, jeśli chodzi o utrzymanie pewnych standardów w zakresie bezpieczeństwa i wychowania, chociażby na ulicy Sikorskiego? Czy też robimy to właśnie w takim miejscu jak tutaj, gdzie będzie pełna opieka dzieci żłobkowe, następnie są przedszkolnymi? W środę odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli władze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz, Urszula Pasławska oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt jest naprawdę przepiękny. Ja się cieszę, że większość miejsc, no znakomita, prawie wszystkie, w których byłem, gdzie było albo otwarcie żłobka, przedszkola, czy wmurowanie, rozpoczęcie inwestycji, były projekty przedstawione, no to są projekty naprawdę bardzo piękne. Ten jest szczególny oczywiście, bo on jest naprawdę ogromną inwestycją. To jest miejsce dla 200 dzieciaków, dla przedszkolaków i dla tych, którzy będą uczęszczać do żłobka. Jest bardzo dobrze moim zdaniem skonstruowany, a jakieś tam już doświadczenie właśnie po tylu miejscach odwiedzonych mam, jest to, że z każdej sali jest wyjście na podwórko, czyli jest ta niezależność, jest to połączenie tego zabawy z edukacją, z rekreacją na świeżym powietrzu. Będzie kuchnia tutaj i dla żłobka osobna, i dla przedszkola, więc to jest bardzo ważne. Czy kilka lat temu te ośrodki przedszkolne, czy przedszkola budowane były, czy modernizowane były w świetlicach, gdzieś naprawdę zagospodarowane, żeby znaleźć tą przestrzeń dla dzieci. O takich jak dzisiejsze przedszkole nikt nawet nie marzy. Ale dzisiaj już widzimy, że dzisiaj jakby samorządy, lokalne społeczności stawiają na budowanie naprawdę przedszkoli z najwyższej półki. No to przedszkole świetne nie tylko pod względem wizualnym, funkcjonalnym, ale też ekologicznym. Widzimy solary, część jest tak zwanego domu pasywnego. Także to jest naprawdę przedszkole na miarę XXI wieku. Obiekt to budynek parterowy wraz z poddaszami użytkowymi. W budynku będzie znajdowało się 8 sal zajęciowych, biblioteka, szatnie, 3 sale tematyczne, pomieszczenia administracyjne oraz sala gimnastyczna. Koszt budowy przedszkola to ponad 18 milionów złotych. Większość pochodzi z miejskiej kasy, ale Kętrzyn otrzymał także dofinansowanie ponad 750 tysięcy złotych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Przede wszystkim tych pieniędzy w regionalnym programie operacyjnym jest bardzo mało. Mogę powiedzieć, że śladowo, bo główne uderzenie wsparcia finansowego w tej perspektywie jest na kształcenie zawodowe, na przygotowanie kadr dla gospodarki, natomiast przedszkola i oświata podstawowa jest traktowana jako zadanie własne gmin i tych pieniędzy było bardzo mało. Na przedszkola około 5 milionów na całe województwo w tym konkursie, więc te blisko 800 tysięcy to jest to, co pozwoliło zafunkcjonować Kętrzynowi w podziale tych środków. Także pieniądze bardzo trudne do zdobycia. Kętrzynowi się udało i gratuluję. Placówka ma być gotowa w lipcu przyszłego roku.